Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 11 odcinku, zagrajmy w Gothic 2 Classic. Mam rapier, ale nie mogę go niestety nosić, zresztą jest pod zręczność. Mamy parę zadań, dobry wojownik, tak, to musimy ogarnąć, wyzwanie Jarvisa, paczuszka z zielem, nie wiem czy to się zbagowało, nie sprawdziłam tego szczerze mówiąc. I też taka rzecz... Dostawa Baltrama, bezczelny złodziej. Dobra, to są anulowane, dobrze wiemy czemu. My dzisiaj pójdziemy w stronę farmy Sekoba, bo tam jeszcze nie byliśmy. I myślę, że w stronę farmy Bengara też pójdziemy, tam w stronę przełęczy. Bo tam też nie ogarnęłam jeszcze paru rzeczy. To znaczy, zrobiliśmy tylko rzecz dla Torlofa i w sumie to było wszystko. No a tam na pewno jest jeszcze jakieś zadanie, minimum jedno. Nie wiem, nie pamiętam, powiem szczerze, ale wypadałoby się tam przejść. Przede wszystkim wyśpijmy się, bo teraz możemy mieć full HP i jest fajnie. I jeszcze taka rzecz, przydałoby mi się załatwić mleko. Mleko, szynkę i bochenek chyba chleba. No to chleb mam. Nie wiem czym jest szynka, czy mogę ją kupić, ale mleko też by się przydało. Czy ja z kimś mogę tutaj handlować, jeżeli chodzi o żywność? Chyba niekoniecznie, bo Tekla nie chce ze mną handlować. Tutaj był jakiś chyba jeden gość, który handlował? Nie, to nie handlujesz. Oj, kopłam śmietnik. Dobra, nie wiem, dlatego na razie nie będziemy się tym zajmować i wiecie co, pójdziemy może tędy, dłuższą drogą. Najpierw zahaczymy o farmę Sekoba, a później o farmę Bengara. No bo tak jak mówię, wypadałoby coś zrobić. Wypadałoby wbić nowy poziom, żeby ruszyć dalej zadania. Bo dzięki temu będę raczej w stanie już pokonać chociażby Roda. To był trochę błąd z mojej strony, że nie pokonałam go jak nie miał tej broni po prostu. No ale dobra, mówi się trudno. O, tu jest sporo polnych bestii. Mi się to bardzo podoba. Jest fajnie. Tylko ja już widzę, że one mnie będą bardziej klepać. Czy tam jest skórzany mieszek na samym środku pola? Na to wygląda. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ale nawet może tutaj uda nam się po prostu wbić sobie jakiegoś expa. Niby zrobiłam cofkę, ale chyba nie weszła. Skórzany mieszek i ziele. W ogóle te mieszki to mogłabym pootwierać, też byłoby dobrze. Mam aż 3. Wartość 25 sztuki złota. Mam teraz 67 blantów. Dobra, tutaj też możemy jeszcze się kawałek przejść, bo są polne bestie. To nie jest jakiś tam wielki problem. Tam są potem też ścierwojady. Naprawdę dostałam? Byleby się nie... A, tam się już pół lasu wyżyna. Tam może nie będę szła. Ale te polne bestie, spoko. Ten wilk mi wyżarł pół lasu. Dobra, ale polne bestie mogę sobie zabić. Bo to też jest całkiem fajne exp, 80 punktów. Do tego lasu nie wchodzimy, bo tam są wargi, z tego co ja kojarzę. Jezu. Muszę się nauczyć walczyć tą bronią, bo przecież... To jest takie useless. Widzicie, jak mnie pogryzła przez to, że jest taka wolna ta broń. To był chyba błąd, żeby się tego uczyć. Ale myślę, że będzie lepiej z czasem. Na razie jeszcze przebolejemy. Zastanawiam się, co tam ten gościu rozumiał jako szynkę. Czy to jest takie pieczone mięsko, czy co? Tam jest ścierwojad. Dobra, o Boże. Masakra, powiem wam.
Jeżeli ze ścierwojada będę się biła tak samo, to przecież żal.pl. Ale dobra. Chociaż sobie zabiję to, co mogę. Tak, będę się biła właśnie tak w sposób żal.pl. Dobra. Jak stoimy z tym expem? No, 800 expa nam zostało do wbicia. To nie powinien być duży problem. Tu jest gościu, z którego też trzeba będzie pobić. I tu są ludzie, którzy pracują na polu. I z nimi chyba można pogadać? No właśnie. Witaj, ślicznatko. Nie zagaduj mnie, chłopcze. Mów, czego chcesz. Jestem zajęta. Jak idzie praca? Popatrz na te wielkie pola, które musimy jeszcze obrobić. To zrozumiesz, jak idzie. Chcesz się nająć do pracy w polu? Może. W takim razie powinieneś poszukać naszego farmera Sekoba. Był kiedyś poganiaczem niewolników. Może on coś ci znajdzie. Rzecz jasna. Możesz też spróbować w gospodarstwie Onara, na końcu tamtej długiej drogi. Ale uważaj na najemników. Nie przepadają za obcymi. Dobra. Wydawało mi się, że z nią możemy pogadać nieco więcej. Tu gdzieś powinien być Szczaw Królewski, przy tym kręgu. To jest rzecz, którą pamiętam aż za dobrze. I tutaj chyba rośnie we w miarę takim normalnym miejscu. Mówiąc normalnym, chodzi mi o to, że nie trzeba za nim ganiać gdzieś nie wiadomo gdzie, tylko faktycznie rośnie sobie bodajże w obrębie tego. A jeżeli nie, no to będę musiała poszukać. Jak na razie nie widzę. Ale na razie chyba tutaj jest szczawik. Nie, to ziele. Kurczę. A to dziwnie. Bardzo dziwnie. Może gdzieś jest indziej. Jak idzie praca? Nie jesteś jednym z nas, a? Lepiej zmykaj stąd. Dlaczego? To miejsce nigdy nie było rajem, ale przynajmniej mieliśmy spokój, pracując dla Sekoba. Ostatnio sytuacja stała się nie do zniesienia. Wszędzie grasują bandyci, polne bestie niszczą nasze zbiory, a właściciel ziemski staje się coraz bardziej bezwzględny. Czyżbyś bała się właściciela? Jasne. Wystarczy, że nie spodoba mu się twoja gęba, a zaraz naśle na ciebie swoich najemników. Tak kończy wielu, którzy mają jakieś ale. Wolimy więc trzymać gęby na kłódkę. Czy najemnicy nie powinni zająć się polnymi bestiami? Nie wiem, za co im płacą, ale na pewno nie za pomaganie nam, prostym ludziom. Sprawa polnych bestii to problem chłopów wynajmujących ziemię od Onara. Jak chronicie się przed bandytami? Nie chronimy się. Uciekamy. Cóż innego nam pozostaje? Uszy do góry. To niełatwe, kiedy pracuje się dla kogoś tak bezwzględnego jak Sekob, nadzorca niewolników. Dobra, no przynajmniej chciałam pogadać delikatnie. Dobra. Tutaj jest gościu, który chyba też ma imię. Tak. Co słychać? O, nowy w gospodarstwie. Czyżby stary Sknera w końcu załatwił mi pomocnika? Nie jestem pomocnikiem. O, rozumiem. Nie jestem już taki młody, wiesz? Od lat czekam na następcę. Chyba nie przyszedłeś tu dlatego, że sąsiedzi się zdenerwowali, co? Na czym polega twoja praca? O, pilnuję owiec. Robię to, odkąd pamiętam. Zwierzaki są bardzo mądre i wierne, wiesz? Jeśli je dobrze traktujesz, będą cię słuchać przez całe życie. Masz jakieś kłopoty z sąsiadami? Trawa po tej stronie wielkiego pola jest zawsze wysuszona i rzadka, więc zazwyczaj chodzę na pastwiska innych farmerów.
Onarowi to wszystko jedno, ale Bengar, do którego należą pastwiska na płaskowyżu, zawsze robi wielką aferę, kiedy wyprowadzam tam zwierzęta. Mówi, że Sekob winien mu zapłacić, skoro zwierzęta pasą się na jego ziemi. Ale Sekob nie wyda na to ani grosza, więc nie mogę już chodzić na płaskowyż. Może powinienem pomówić z Bengarem? Zrobisz to dla mnie? A co mu powiesz? To znaczy, wiesz, nie chcę żadnych kłopotów. Zobaczymy. Gdzie mogę znaleźć te pastwiska i gospodarstwo Bengara? Idź tą ścieżką i przejdź przez duże rozstaje. Jeśli skręcisz w prawo, zobaczysz wielką skałę. Za nią na prawo są pastwiska na płaskowyżu i przełęcz. A poza tym, wszystko w porządku? Nie mogę narzekać. Dziękuję za troskę. Okej, czyli widzę dosyć przyjemnie. Tu jest ten debil, z którym chyba muszę gadać. Dokąd więc się udajemy? Jesteś tutaj zarządcą? Zaraz dam ci po łbie, łajdaku. Jeżeli chcesz spacerować po mojej ziemi, musisz zapłacić 5 złotych monet, albo dostaniesz niezły wycisk. Twojej ziemi? Uprawiasz ją? Jasne. Z jakiej innej przyczyny musiałbyś mi płacić? Możesz iść i popytać o mnie. Nie mam nic przeciwko. Zapomnij o tym. Nic ode mnie nie dostaniesz. W takim wypadku obawiam się, że muszę wygarbować ci skórę. No to chodź i spróbuj. No cóż, w takim wypadku... Dobra, zrobię zapis po pierwsze. Zresztą chyba pierwszy w tym odcinku. To nie powinno być trudne. O, ty się lepiej bijesz? Tego się akurat nie spodziewałam. Kurde, jeszcze to przegram. Aj! Jakby mi tak kryty wchodziły co chwilę, to by było dobrze. Jak wejdzie kryt, to jest potężnie. Że też taki zwykły chłop się tak dobrze bije. Ale nie, naprawdę, jak wejdą kryty, to jest luks. Dobra. Jak my stoimy ze wszystkim? Nie wiem, ale mogę sobie łuk założyć, który da mi nie wiem co. Mleko potrzebuję w ogóle. To chyba jeszcze się naczekam. Wstajesz? Wstawaj. Nie próbuj tego ponownie. Co tam? Dalej gęba ci się nie zamyka? Proszę, nie bij mnie! Będę nawet pracował, dobrze? O Boże, okej. Potem będzie, dlaczego go zbiłam. No cóż, a tu mogę wejść? Nikt mnie nie zbije po łbie? Mi się kojarzy, że tu był gdzieś mieszek schowany w tej szopie. Albo i nie. To nie było w ogóle miejsce do spania? Chyba nie. Hej, młody, wszystko gra? Ile razy mam wam powtarzać, że pomocnicy powinni się do mnie zwracać z szacunkiem? Nie jestem pomocnikiem. To po co tu przyszedłeś? Nic nam już nie zostało. Nie masz tu czego szukać. Zawsze w ten sposób traktujesz swoich pracowników? Oczywiście i dobrze im to robi. Muszą znać swoje miejsce. Jest tu pewien człowiek, który pobiera myto od podróżnych. Twierdzi, że to on jest farmerem. Tak wiem, to Bronko. Robi co chce. Tyle razy mu powtarzałem, że powinien wziąć się do roboty. Ale? Po prostu mnie nie słucha. Ojciec denerwuje się na mnie, że nie zdołałem zmusić tego obiboka do roboty. Może ja mógłbym pomóc? Mówisz poważnie?
W porządku. Posłuchaj, zagoń Bronka do pracy, a zapłacę ci 10 sztuk złota. Co ty na to? W porządku. Zobaczę, co da się zrobić. Pośpiesz się. Hej. No przecież już poszedł pracować. Czy nie? No przecież chodzi po polu. Znaczy, dobra. Nie, no przecież pracuje chłop. Hej, ty. Co to? Proszę, będę... No poszedł pracować, no. O Boże, 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 te farmy, jakie problemy tu mają ludzie. Boże kochany. Masakra. Till, no bo chyba już jest ogarnięta rzecz. Bronko wrócił do pracy. Naprawdę? To wspaniale. Tak, a teraz mi zapłać. Cóż, umowa to umowa, nie mam racji. Hej. Jeszcze chciał mi nie płacić? Muszę porozmawiać z twoim ojcem. Ojciec nie ma czasu. Ja mogę cię wysłuchać w jego imieniu. Jak mogę ci pomóc? Przedstaw mnie swojemu ojcu. Twardziel z ciebie i pewnie niezły wojownik, co? Najlepszy. Może w takim razie zawołam ojca? Nie kłopocz się, chłopcze. Sam go znajdę. Jak chcesz. Hej. Dobra. Wycierał ci już ktoś dzisiaj nosek? Zostaw mnie w spokoju, idioto. Okej. Co porabiasz, kiedy znudzi ci się odgrywanie pana i władcy na farmie? Stoję na straży. Ci zafajdani strażnicy z miasta coraz częściej pojawiają się na farmie i kradną, co tylko wpadnie im w łapska. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia te dranie zabrały nam kilka owiec. Gdybym dorwał któregoś z nich, dopiero bym mu pokazał. Z pewnością. Dlaczego najemnicy nie pomagają w walce ze strażnikami? Zanim się rozgrzeją, ja już wszystkich przepędzam. Dobra, no to co, idziemy jeszcze do Sekoba, bo tak chodzę. Tu jest jeszcze chyba jego żona. Dokładnie, jest, Rosji. Hej! Wszystko w porządku? Cóż, właściwie nie do końca. Kręgosłup strasznie mnie boli od ciężkiej pracy. Co cię tu sprowadza? Tak rzadko miewam gości. Na ogół odwiedzają mnie albo zbiry z gór, albo ci okropni strażnicy miejscy. Ostatnio dość często nachodzą farmy, ale ty nie wyglądasz jak jeden z nich. Czym się zajmujesz? Od lat sama się o to pytam. Mój mąż Sekop ma na pieńku już chyba ze wszystkimi w okolicy. Jest zadłużony po uszy, dlatego też podkrada różne towary Onarowi, sprzedając je później w mieście. Dzięki tym machlojkom udało mu się zbić fortunę. Każe ludziom pracować tak długo, aż biedakom zaczynają się łamać kręgosłupy. Doszło do tego, że nazywają go nadzorcą niewolników. Nie jestem specjalnie dumna z tego, że Sekop jest moim mężem. Uwierz mi, czasami żałuję, że nie ma już bariery. Może chciałbyś kupić coś do jedzenia albo broń do polowania w lesie? O, możesz handlować. Bariery? No wiesz, kopuły otaczające jej do niedawna górniczą dolinę. Wielu robotników i farmerów, którzy popełnili jakieś przestępstwa, po prostu tam wrzucano. Już nigdy nie wracali. Widziałaś kiedykolwiek barierę? Nie, jedynie o niej słyszałam. Bengar, farmer z pastwisk położonych nieco wyżej, na pewno będzie mógł powiedzieć ci więcej. Jego farma znajduje się niedaleko przełęczy prowadzącej do górniczej doliny. Dlaczego Straż Miejska atakuje wasze farmy? Ponieważ nie ma ich kto chronić, łatwiej jest je splądrować i okraść, niż kupować towary. Król jest daleko stąd. Musimy więc pracować dla Onara i mieć nadzieję, że przyśle na czas swoich ludzi, żeby uchronili nas przed atakami. Jak dojść do farmy Bengara? Jego farma znajduje się niedaleko przełęczy prowadzącej do górniczej doliny. Zapytaj o to Baltazara.
to nasz pasterz. Czasem prowadzi stado na pastwiska Bengara. Jestem pewna, że powie ci, jak tam dojść. Jak wygląda pomoc ze strony Onara? Czasami wiemy wcześniej o planowanym przez straż ataku. Wtedy wysyłamy kogoś na farmę właściciela ziemskiego i prosimy o pomoc. Z reguły najemnicy, których opłaca, przybywają tu na czas, by rozprawić się ze strażnikami. Ale tak po prawdzie, najemnicy wcale nie są dużo lepsi od najeźdźców. Głowa do góry. Uważaj na siebie i nie pozwól, by cię dopadli. Co możesz mi zaoferować? A czego potrzebujesz? Nie masz mleka? No niestety nie masz. Trudno. No to jeszcze z Sekobem mamy gadkę. Czego szukasz na mojej ziemi? Nie ma tu nawet co ukraść. Wynocha! Czy w tym kraju jest choć skrawek ziemi, który do nikogo nie należy? Znajdź sobie pracę, może wtedy pewnego dnia i ty dorobisz się swojego kawałka ziemi. Póki co, idź się powłóczyć gdzie indziej. Posłuchaj. Nie mam w tej chwili żadnej pracy dla ciebie. Okej, dobra, czyli w ten sposób. No to idziemy stąd. I teraz tak. Proszę bardzo, a co to, kto to? Dzień dobry, polne bestyjki. O, nie, tylko tam nie chodzimy przez przypadek. Szkielet goblin to nie jest to, co potrzebuję na ten poziom. A nie trochę. Ale płyną bestie to na przykład przygarnę nią, no nie? No, taka fajna będzie udomowiona. Dobra. Nie wiem, czy zauważyliście, ale taki ala niewidzialny cios wszedł. Dobra, jesteśmy już tutaj, gdzie był Buster. Tutaj chyba już tego topielca pokonam. Tam jest topielec na górze, na tej wysepce. A i tutaj też krwiopijce były różnego rodzaju. To tu by się przydało pochodzić akurat. Korzeń przy wodzie? Leczniczy do tego? Ale dziwnie. No to było sporo tego dziadostwa, które zostawiłam jeszcze, więc... Może by wypadało to pozabijać? Sporo roślin. Przyszłam tutaj, bo mi się wydawało, że topielec tutaj był, ale jednak nie. Albo ja go po prostu nie widzę. Musiało mi się to wydawać. Jakkolwiek dziwne to nie jest. Ale przynajmniej mamy rośliny. Różnego rodzaju. Może się to przydać. Ogólnie też mam w planach właśnie wrócić do miasta, bo tam mamy parę niedokończonych spraw. I byłoby dobre, żeby tam po prostu wrócić. Dobra, tu są krwiopijce do pozabijania. I są chyba też topielce, mi się wydaje, bo... Tak, jest tam topielec i to nawet dwa. Także wyekspimy sobie to. Jeżeli będę miała nowy poziom, no to pójdę się nauczyć walki bronią dwuręczną. A jak nie, to pójdziemy dalej. Na razie jest całkiem przyjemnie. Tam jeszcze ta jaskinia została, ale tam na razie nie idę. Dobra, pięknie. Dobra, topielec najpierw, niech będzie. Nie są aż takie straszne. Ała. Dobra, są jednak straszne. Umrę. Ja pierdzielę, no. Kurna. Się nie zapisałam? Nie wiem. Chyba przed chwypicami. Powiem wam, że broń dwuręczna na topielce aktualnie to jest żart. Totalny.
Czemu ten topielec sam do mnie przyszedł? Serio? Wiecie co, bez kryta to nie robyta, jak to mówią niektórzy. Masakra. Ja zauważyłam, że bezimienny po cofce ma jakiegoś laga mózgu i połowa rzeczy nie działa. Chodź tu. Dobra, te topielce może zostawię w świętym spokoju, albo zmienimy broń. Nie no, wiecie co, jak już tutaj chodzę, to by to wypadało zabić. Dobra, zmienimy sobie broń na jednoręczną, bo to szybciej to zabije niż wcześniej. A ten exp to mi się przyda. Halo, panie topielec. Zaraz jego kolega oczywiście... No tak, cała okolica nagle, tak, tak. Naprawdę? No chodź. Dobra, z ciebie jest skóra. Dobra, może być krwiopijca, mi to też nie przeszkadza. Dobra, i jeszcze ty zostajesz. No niestety, ale teraz na razie będzie szybciej, póki ja jeszcze nie umiem w ogarnianie walki bronią. Ale się daje bez sensu. Nie wyczułam tego, wiecie? Czasami to jest bardzo ciężko wyczuć. No właśnie, czasami jest to ciężko wyczuć, jak ten przeciwnik atakuje. Ale moje ekspienie tutaj może być zbawienne. No chodź. Jednak... Dobra, zmieniamy na najlepszą broń, jaką mogę. Tylko chyba tą będę nosiła, bo... Stamtąd mi jest jakoś z tym toporem tak niewygodnie. Nie wiem, może mi się tylko wydaje. No jeszcze tak 90 expa potrzebuję. To jakbyśmy poszli na gobliny, które na przykład tutaj były po jednej stronie, to byśmy to mieli. Tylko kurczę, no. Z tymi goblinami... O, proszę bardzo, goblinie jagody tutaj pominam. Ile jest za jednego czarnego goblina, to nie wiem. Ale tu były gobliny. Zwykłe i czarne. Za zwykłego jest chyba 40. Czarnego, proszę cię. O Boże. Dobra, po pierwsze robię wczyt i zmieniam broń na jednoręczną, bo nie da rady. W takich momentach sobie przypominam, dlaczego ja po prostu... Jezus! Ła! Gdzie mój kryt? Jak... Nie, dobra, wychodzę stąd. Ostatnio mi tu poszło lepiej. Zabijam gobliny po tej stronie akurat. Dobra, wychodzę. Te małe gnidy mi będą gonić zaraz. Cofniemy się trochę i też będziemy mogli tutaj gdzieś poekspić. Na ścierwojadach chyba nawet. O, proszę bardzo. Ale piękne poletko, widzicie to? Huh.
No już. Zrobiłam cofkę, co za głupie drzewo. Ale dno. Dobra, ale udało nam się wbić poziom. To od razu wracamy na farmę Onara i załatwimy tam sprawę. Bo nawet idzie to całkiem nieźle. Mimo wszystko. No i tak, z tego co się dowiedziałam, to nie da się w Gothic 2 podstawowym bez cheatów mieć akrobatyki. Także niestety będziemy musieli sobie radzić, jak sobie radzimy. Ewentualnie mogę robić mikstury szybkości na przykład zębatego ziela. Boże, nie umiem się wysłowić czasami. To było wiadomo od dawna. Dobra, mi się podoba, że my tu wszystko, co trzeba, to mamy wytłuczone. Nie doszło do mnie nic na ten temat. I to mi się bardzo podoba. Widzi i słyszy się to i owo. Tu na tym polu nic, na tamtym już też nic nie powinno być. No wiadomo, tylko tutaj las właśnie w okolicy, tutaj na północ, jak idziemy teraz, no to tutaj... Tutaj te lasy jeszcze wokoło są niewyczyszczone, ale tam są przeciwnicy tacy na późniejszy etap gry. Typu wargi, chyba cieniostwór też jest jakiś. No, przydałaby się na pewno lepsza zbroja. Sentenzę mogłabym pobić, ale czy mi to bardzo potrzebne, to nie wiem. Wolałabym kogoś innego zbić, na przykład właśnie Roda. Tylko tak, idziemy najpierw do Torlofa. Nie, właśnie do Roda idziemy. Sam tak mówi. Żeby próg punktowy. Nikt nie chce sobie przebić. Wymagasz ode mnie więcej niż mogę. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No nie wierzę. Powinien być mądrzejszy. Ubezpieczyli się, czaicie to? Trudno mi w to uwierzyć. Ubezpieczyli się przed przeskakiwaniem progów punktowych. Bo Kord mnie nie chce uczyć, bo nie mam 30. Myślisz, że ja mam lepiej? Dobra, no, kit. Nie musisz mi tego mówić, przecież jedzie. Trudno, nie przeskoczę progu punktowego. Nie można na tym polegać. Już ty mnie już więcej nie nauczysz. Ale Kord już będzie chyba zadowolony z mojego postępu. To tylko plotki. Bo już inaczej będziemy trzymali broń. No niestety. Chcę zostać najemnikiem. Podszkoliłeś się trochę? To może broń jednoręczna? No cóż... W takim razie dwuręczna. Poradzę sobie z tym. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć, czego tylko zapragniesz. Jedno i dwuręczne zalety? Jakie są zalety broni jedno i dwuręcznych? Dobre pytanie. Widzę, że przemyślałeś kwestię swojego treningu. Broń jednoręczna jest szybsza, ale zadaje trochę mniejsze obrażenia. Z kolei broń dwuręczna zadaje większe obrażenia, ale nie możesz zadawać nią szybkich ciosów. Poza tym walka bronią dwuręczną wymaga większej siły, a to oznacza dodatkowy trening. Dobre wyszkolenie wymaga sporo wysiłku. Od czego powinienem zacząć? Od walki bronią jedno czy dwuręczną? Te dwa rodzaje broni są dość podobne. Dlatego za każdym razem, kiedy osiągasz następny stopień doświadczenia w posługiwaniu się jedną z nich, podnoszą się twoje umiejętności w zakresie walki drugą. Oznacza to, że jeśli jesteś dobrze obeznany z mieczem jednoręcznym, ale wciąż brakuje ci doświadczenia w posługiwaniu się bronią dwuręczną, twoje umiejętności w zakresie walki mieczem dwuręcznym wzrastają za każdym razem, kiedy trenujesz z mieczem jednoręcznym. Jeśli trenujesz walkę jednym rodzajem broni, twój trening będzie bardziej wyczerpujący. Jeśli trenujesz walkę dwoma rodzajami broni, osiągniesz ten sam efekt przy mniejszym wysiłku. Ostatecznie wyjdzie na to samo. Wybór należy do ciebie. Mhm, czaję, ale to jest bez sensu. Raczej. Jest dobrze, tak jak robimy teraz. Dobra, jak my stoimy? Zakazane pastwisko, to trzeba iść na farmę Bengara, wyzwanie Jarvisa. Nie mów, że to nieprawda. No to musimy Roda pokonać najlepiej. To rzeczywiście prawda. Nie wiem już, w co. Tylko wypadałoby mi się przekimać, przynajmniej. Nie no, już do wieczora to mi się nie opłaca. To już do rana.
Czyli co, prześpimy się? Spróbujemy pokonać Roda i wtedy Jarvisa będziemy mieli załatwionego. No i potem musimy jeszcze może ogarnąć inne rzeczy, nie? Nie mam czasu na takie rzeczy. Dobra, Rod dopiero tutaj chyba idzie, dokładnie. No to nie wiem, spróbujemy zrobić rewanż, bo ostatnio nawet dobrze szło. Powinien być mądrzejszy. Chyba przydała... Dalej, spróbuj! To było wiadomo do dawna. Ała! Co to miało być? Aktualnie się bijemy tą samą bronią, więc... Niech ma, czego chciał! Zobaczymy. Niech ma, czego chciał! Mamy wyrównane szanse. Niech ma, czego chciał! Okej, udało się. Odłóż broń! Miał gin czy mleko? Gin. Ale szczerze, tą bronią... Naprawdę w to wierzysz? To żadna tajemnica. A, bo to jest miecz Roda. Czemu on jest niby lepszy od tego? Sam by na to nie wpadł. Jak ten wymaga więcej siły? Wcześniej czy później... Nie próbuj tego ponownie. Chwila. Dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Nie wiem, ty mi powiedz. Proszę, oto twój miecz. Czas najwyższy. Okej, w ten sposób. Widzi, słyszy się to. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? W porządku, nie chowam urazy. Dobrze walczysz, a to jest najważniejsze. Bójki między przyjaciółmi to tutaj normalka. Przyzwyczaisz się. Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. No i dobra. To co, może do Jarvisa pójdziemy, a potem możemy chyba już zagadać z Torlofem, mi się wydaje. Ilu ludzi Sylwia jest jeszcze na mojej liście? Rod wygląda, jakby przytrafił mu się mały wypadek. Fester chciał mnie zrobić w konia. I to był jego błąd. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego obicia pyska. Wystarczy, wystarczy! Jestem pod wrażeniem. Jeśli Lee mnie spyta, to bez wahania na ciebie zagłosuję. No i pięknie. To co, może idziemy Torlofa spytać, jak sobie radzimy. Już komu można ufać, o tym nie wiesz. Widzi i słyszy się to. Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy. Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Jarvis sądzi, że się nadasz. Kord uważa, że możesz do nas dołączyć. Cipher mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mniemanie. Chyba przekonałeś Roda, że jesteś wystarczająco silny. Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że równy z ciebie gość. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś w porządku. A Dar macie za kapuś. Na szczęście dla ciebie jego głosem nikt cię tutaj nie przejmuje. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś, przechodząc próbę. Na mój głos możesz w każdym razie liczyć. I wygrałeś kilka uczciwych pojedynków. Dla najemników to bardzo ważne. Większość najemników stoi za tobą. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. Idź do Lee, on ci wyjaśni całą resztę. Dobra, czyli tutaj już zamknęliśmy temat szacunku, tak? Wykonane zadanie jest szacunek? Nie, szacunek będzie później. Chyba się wykona razem z tym. Dobra. Jak my stoimy z czasem? Bo by się przydało wrócić do Corinis jeszcze. A myślę, że do Corinis to chyba sobie wrócę poza odcinkiem, wiecie, się tam spotkamy, bo podróż aktualnie do Corinis to jest naprawdę długa podróż i po prostu to jest bez sensu. Także co, ja się prześpię. Dziękuję wam już serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie właśnie spotkamy się w Corinis i ja zobaczę, czy mogę zagadać z Cardiffem w karczmie, bo wtedy, jeżeli tak, to nam się ruszy wątek Gildii Złodziei. A jak nie mogę, no to będziemy robić coś innego. Tak czy inaczej, dzięki wam jeszcze raz, do kolejnego materiału. Cześć!